płytę i zaprezentowane chociażby w Stedelajce. Ale ty zobacz, że ta no właśnie, Wróblewska gada, zobacz. Paryż też pamiętam. Zobacz. Bo mamy to nie ma muzeum, żeby nie. I ona przez R mówi. Pierwszy raz to słyszę, że ona przez R mówi. Ja pozwolę sobie zacytować. Szczerze wypowiada. Na temat abakanów. No. Drażniły ludzi, były nie w porę. W tkactwie gobelin francuski, w sztuce pop art i sztuka konceptualna. A tu formy magiczne, skomplikowane. Co to za Radio 24, jak się zadaje z tą Wróblewską? Zobacz. Jej twórczości, w tym o słynnych abakanach, mówił na naszej antenie także rektor Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Adam Myjak. Ja pamiętam, ja jeszcze wtedy byłem w miarę młodym człowiekiem. To był taki przełom w tkaninie polskiej, która zresztą była zawsze miała wysoką markę. Ta Wróblewska to jest taką krętaczką, że karteczki rozdaje koleżankom za plecami, no podczas wernisażu na bankiety, na takie różne dalsze przyjęcia, przyjątka, że Anita, jak kiedyś chciała za wszelką cenę wejść na taki bankiecik, to nie mogła, bo nie miała tej karteczki, a jej nikt nie chciał dać, bo Wróblewska mówi, że ona już nie ma, wiesz, porozdawała tym swoim koleżankom karteczki. Ale to wszystko jest nieprawda, bo nawet jak miały kobiety, ludzie mieli zaproszenia, to ci faceci nie wpuścili z ochrony, bo powiedzieli, że tu ostatnio była kłótnia. Także u Żydów tak jest, że jak nie kijem, to pałką. Że ja mówię, zobaczcie dziewczyny, lewą stroną wejdźcie tutaj za tą dyktą. I tam wszystkie, żeśmy chyba 9 osób wcisnęły się, zanim oni się zorientowali, bokiem, drugą stroną, bo tam są dwa wejścia do tej sali kinowej. No. I były kanapeczki z łososiem, było bardzo dużo wina, bardzo przyjemnie było, no i tak dalej, ale ona to robi, ta Hanna Wróblewska, tak? Za plecami i swoim koleżankom. No to jeżeli taka dystrybucja jest, wiesz, no to ja przepraszam bardzo. Ona tu się jeszcze wypowiada. Ale teraz właśnie słyszę to R, bo ona jakoś tak w zachęcie, jak mówi, do tego R nie słychać. Takie bardziej delikatne, jak ja mówię oczywiście. Ale jest to R. Widzisz? Anita mówi tak, słuchaj, nigdy nie będzie dobrze, jeżeli kultura będzie w rękach Żydów. Tak mi powiedziała Anita. A jak miała ta Ludwisiak w CSW otwarcie wernisażu, to ta Anita mówi, zobacz, jaka wstrętna Żydowa. Ja mówię, słuchaj, Anita. Ona jest akurat fajna, ta Ludwisiak, bo ona mi się podoba i ona ciągle uśmiechnięta i mi dała karteczkę wraz na bankiecie. I zawsze te bankieciki są, już przestała robić bez jedzenia, bo Przybyłowicz raz skandalu narobił, no to samo wino, ale dla wszystkich, bardzo fajni chłopcy, bardzo fajni kelnerzy, także w Centrum Sztuki Współczesnej bardzo ładne te wernisaże są. Teraz coraz bardziej jakoś tak jest, że oni wino chowają, bo jak te pijaki przyjdą, ja mówię, to jest skandal, mówię, zobacz, Przybyłowicz, ty wyliczasz, ile ty lampek wypijesz, a że to tobie wystarczy, a że to tobie nie wystarczy. O czym ty w ogóle mówisz? Przecież idziemy na wystawę, a jak ciebie nie interesuje, to co ty tutaj o winie gadasz? Dzisiaj zablokowałam drzwi, on nie ma do górnego zamka klucza, rozpierdolnik w domu, proszę państwa, po pijaku mało komputera nie przewrócił tego dużego, a przepraszam bardzo, pijakowi won. Chciała jeszcze poszerzać jakby swój obszar. I to jest chyba najprawdziwsza droga, bo ja to mówię z pozycji bardzo osobistej, może dlatego ktoś się może nie zgodzi z tym pojęciem, ale ja uważam, że Abakanowicz, ona przez to poszerzanie swojego warsztatu uzyskała coś, gdzie na takim porządnym fundamencie artystycznym, bo ona zresztą, tak jak mówię, była wspaniałym, miała wspaniały warsztat, opanowany. Zresztą te słynne Abakany, już wiadomo, że to już historia i tak dalej, o której pan wcześniej mówił, ale później ona jakby, to tak jakby poszła dalej, zdecydowanie zaryzykowała, ale ona widziała,
ona może sobie na to pozwolić, bo ona miała ogromny, ogromny ciężar doświadczenia, który i też była, sprawdzały się jej prace, bo gdziekolwiek zrobiła wystawę, czy te kolejne próby, które ona czyniła, zawsze wzbudzały zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale w Europie u odbiorców i krytyków, i powiedzmy tych koneserów sztuki. Także to była osoba, która przynosiła nam wspaniałą taką promocję polskiej kultury. I ja myślę, że to była osoba, no wie pan, jak człowiek odchodzi, to się cisną mnóstwo na usta się określeń, ale ja bym chciał powiedzieć, że z punktu widzenia twórcy, artysty, to dla mnie, ja się powiem, podziwu, bo ja wiem, jak czasami jest ciężko iść konsekwentnie własną drogą, mimo pewnych przeszkód, które są zawsze, bo każdy twórca, wie pan, wybiera swoją drogę, ale ma też swoich... Twórca, aby nie stwórca. Przeciwników. Wiesz, i ludzi, którzy gdzieś tam do końca nie są przekonani. No widzicie państwo, Abakanowicz bujała po świecie, bo po co jej ta Warszawa, jak to jest takie chamstwo, że idzie jakaś baba i w 3-milionowa wiocha. Warszawa, nie? I nagle na ciebie zaczyna się patrzeć ta baba. No tak, specjalnie wymyśla, że ty jej wymordowałaś całą rodzinę w czasie wojny. Tak wymyśla. Czyli udaje, że ciebie zna. No tak, nagle, no to 3-milionowa Warszawa i takie... Tak bardzo często jest, że ludzie są tak tupeciarscy, tupet straszny. My tutaj rozprawiałyśmy swego czasu na temat tupetu Baby Lidy. Baba Lida. Baba Lida. Tupet. Janek Witek powiedział do mnie, ale żeś ty, Elżbieta, w dziesiątkę trafiła, że ta Baba Lida to jest wielką tupeciarą. Ja mówię, no bo ona jest tupeciarą, że jej się należy, bo ona żąda, gdzieś pójdzie, ona żąda, plombę, a to tam, na policję poszła, proszę państwa, na Wolipie 2, oto wojewódzka, i chciała, żądała kanapkę, ale proszę pani, my tutaj pracujemy ciężko, ale też... Jecie, no to jak jecie, to ona uważała, że ona argument logiczny tu ma i że oni muszą jej dać, bo ona jest niepełnosprawna i głodna. I wspomnieniem o Magdalenie Abakanowicz kończymy dzisiejszy wieczór w Polskim Radiu 24. Przypomnijmy, artystka zmarła dziś w wieku 86 lat. Zbliża się północ, za chwilę na naszej antenie informacje dnia. Tymczasem ja już dziękuję za dziś. Boże Krośniewski. Ona straciła tą jaźń Abakanowicz. Tak. Jest północ. Odleciała. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Mówili, że odleciała. Zapraszam. Stany Zjednoczone potwierdzają swoje niezmienne zobowiązania wobec NATO i sojuszników, w tym Polski. W Warszawie gościł speaker Izby Reprezentantów USA Paul Ryan wraz z delegacją kongresmenów, polityk numer 3 w amerykańskiej administracji. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło i członkami rządu. Ryan zapewniał, że Stany Zjednoczone stoją ramię w ramię z takimi sojusznikami jak Polska. Jesteśmy tu, by podziękować waszemu rządowi za jego wsparcie dla NATO i by zadeklarować nasze wsparcie dla sojuszu. Podzielamy też zaniepokojenie rosyjską agresją. Speaker Izby Reprezentantów chwalił Polskę za to, że przeznacza 2% PKB na obronność. O amerykańskim poparciu dla Polski w ramach NATO mówił też szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Ameryka i Polska mają wspólną wizję bezpieczeństwa, mają wspólną wizję także problemu bezpieczeństwa, który dotyczy naszego regionu. Prezydencki minister zwracał też uwagę na intensyfikację polsko-amerykańskich kontaktów na wysokim szczeblu. Wraz z tym, jak administracja amerykańska wypracowuje kolejne stanowiska, widzimy po tych stanowiskach, że coraz więcej jest tematów wspólnych do rozmowy polsko-amerykańskiej. Zwieńczeniem tych rozmów ma być spotkanie prezydentów Dudy i Trumpa. Do pierwszego kontaktu przywódców ma dojść w maju na szczycie NATO w Brukseli. Polska chce też, by Donald Trump przyjechał do Wrocławia na lipcowy szczyt państw Trójmorza. Karol Dermoros, Polskie Radio. W
Pałacu Prezydenckim wręczono noty identyfikacyjne członkom rodzin 12 ofiar komunistycznego terroru. Ich szczątki zostały odnalezione m.in. na tzw. łączce na warszawskich Powązkach, a tożsamość ustalona przez naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej. Noty identyfikacyjne zostały wręczone krewnym m.in. podporucznika Stanisława Biziora, podpułkownika Stefana Długołęckiego, podporucznika Czesława Gałązki, majora Mariana Pilarskiego i podporucznika Leona Taraszkiewicza. Stefan Długołęcki, Czesław Duma, pseudonim nieznany, Czesław Guzieniuk, pseudonim Gałąź. W sumie 12 osób. Komunistyczne władze zrobiły wiele, by miejsca ich pochówku nie zostały nigdy odnalezione. Dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej tak się jednak nie stało. Poznaliśmy dzisiaj twarze naszych kolejnych bohaterów. Przywróciliśmy im imiona i nazwiska, mówił wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk. Tych zabitych w Warszawie na Rakowieckiej, tych zabitych na Pradze, pogrzebanych na Łączce, pogrzebanych na Brudnie, pogrzebanych w Białymstoku, pogrzebanych w Lublinie i w Kielcach. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w ten sposób państwo polskie przywraca godność sobie. Że o nich pamięta, że oddaje im ten honor, który zawsze był im należny. No i ten Duda czasem tak różnie gada. Prace Instytutu Pamięci Narodowej trwają od 5 lat. Dotychczas znaleziono szczątki ponad 200 osób. IPN szuka miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych na terenie całej Polski. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja zatrzymała 9 uczestników pikiety przed Teatrem Powszechnym w Warszawie. Działacze ruchów narodowych chcieli uniemożliwić wejście do teatru na spektakl Klątwa. Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że przed teatrem protestowało prawie 40 osób. Odgrodziła protestujących, aby zapewnić ład i porządek publiczny. No ludzie idą na to, bo to ciekawe, Judasze. Iskarioty to muszą obejrzeć. Zostały doprowadzone do jednostki policji. Prawdopodobnie mogą mu służyć zarzut za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Spektakl Klątwa spotkał się z krytyką m.in. środowisk kościelnych, zarzucających mu bluźnierstwo i szydzenie z katolików. Zamachowiec, który przedwczoraj zamordował policjanta na polach elizejskich w Paryżu, był znany policji i wcześniej skazany. Poinformowała o tym na konferencji prasowej paryska prokuratura. Tak. Stan 2 rannych w ataku policjantów nie budzi obaw. Prokurator Paryża François Molin przyznał, że tożsamość zamachowca była znana policji i wymiarowi sprawiedliwości. Przedstawił też wersję zdarzeń, którą ustaliła prokuratura. Według niej napastnik podszedł do radiowozu, który zatrzymał się na czerwonym świetle na polach elizejskich. Jego pojazd zatrzymał się nieopodal. Według naocznych świadków mężczyzna wyciągnął spod bluzy kałasznikowa i oddał kilka strzałów w kierunku siedzącego w samochodzie policjanta. Ten zginął trafiony 2 kulami w głowę. Napastnik zaczął wtedy uciekać. Ostrzeliwał się i ranił 2 policjantów. Trzeci trafił go. Mężczyzna zginął na miejscu. Według prokuratora znaleziono przy nim notatki tłumaczące politykę tzw. państwa islamskiego. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, ale rano na południu całkowite, a na wschodzie miejscami małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie także krupy śnieżnej i deszczu ze śniegiem. Czyli że wariat. W rejonach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w przelotne opady śniegu. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 6 do 9 stopni, to na wschodzie kraju i od 9:10 do 9:10 na zachodzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest sobota, 22 kwietnia, 112 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie o 5:25, a zajdzie kwadrans przed 20. Dzień będzie trwać 14 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Gaja, Kaja, Leon, Łukasz i Teodor. Prawie 6 minut po północy. Rozpoczynamy noc w Polskim Radiu 24. Teraz czas na audycję SOR, czyli Społeczeństwo Obywatelskie. Reaktywacja i Maciej Woźniakiewicz. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja chce dzisiaj zarekomendować Państwu bank. Bank, w którym otrzymuje się wszystko za darmo. Ciekawe, prawda? Bank, w którym nie spłaca się ani długów, ani odsetek. To Polski Bank Żywności, pomagający na co dzień organizacjom charytatywnym, dostarczając im żywności dla najuboższych. Społeczeństwo Obywatelskie Reaktywacja chce również dziś przybliżyć Państwu działalność jadłodzielni, które coraz bardziej zaczynają robić w Polsce karierę. Jadłodzielnie to stojące
w wyznaczonych miejscach w mieście lodówki i regały, w których można zostawić nadmiar żywności, dzieląc się z potrzebującymi lub zamienić coś, czego mamy w nadatku, na coś, co jest w danym momencie dla mnie potrzebne. Każdy może z lodówki lub z regału wziąć i zostawić jedzenie bez opłat, pytań i zbędnej biurokracji. Dzięki takim instytucjom możemy coraz bardziej nabierać zaufania do społeczeństwa. W studiu gościmy przedstawicielkę Federacji Polskich Banków Żywnościowych, panią dr Marię Kowalewską. Witam serdecznie. I przedstawicielkę instytucji, jaką są jadłodzielnie, panią Zuzannę Smoczyńską. Dobry wieczór. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i właściwie to